Jak znaleźć produkt lokalny, wypromować go i zarabiać na jego sprzedaży? Członkowie lokalnej grupy działania Lider w Ego sprawdzili, jak to działa we Francji. Odwiedzili region Plouffe-Ragao, który słynie z serów. W Polsce również nie brak doskonałych produktów lokalnych, jest jednak coś, co odróżnia nas w tej materii od Francuzów. Chodzi tu o uregulowania prawne. W naszym kraju jedna osoba nie może zajmować się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą produktu lokalnego. We Francji jest to możliwe. Producenci zrzeszeni są w izbach rzemieślniczych. Taka jednostka nie tylko szkoli i wspiera drobnych wytwórców, ale również promuje ich produkty, organizuje szkolenia i kursy oraz przekazuje wiedzę o najnowszych technologiach. Dlatego przedstawiciele lokalnej grupy działania Lider w Ego ze Starych Juch na czele z jej prezesem Jarosławem Franczukiem udali się do Francji. Teraz chcą zdobyte doświadczenia przenieść na grunt lokalny. Lokalna grupa działania podjęła współpracę właśnie z Izbą Rzemieślniczą we Francji. Byliśmy tam z wizytą, oglądaliśmy tam coś takiego, to się nazywa Miasteczko Smaku, co nam bardzo zaimponowało, gdzie uczy się młodych ludzi, jak smakuje prawdziwy ser, jak smakuje potrawy, które można zrobić z lokalnych produktów i po prostu od małego się kształci dzieci. I my chcielibyśmy też, jak gdyby jako lokalna grupa działania, najpierw znaleźć takich producentów lokalnych, zobaczyć, co oni robią, a potem ewentualnie zrobić strategię rozwoju tego produktu lokalnego. Bo cały czas uważam, że na pewno jest to atrakcyjna rzecz, żeby móc przyjechać tutaj na wakacje i zjeść to nie masowe wyroby, powiedzmy jakieś wędliny czy sery kupione w sklepie, w supermarkecie, ale żeby zrobić sery od jakiejś konkretnie pani o takim smaku, jaki na pewno będzie smak prawdziwego sera. Problemów ze wskazaniem polskich kandydatów na produkty lokalne nie miał prezes Izby Rolniczo-Rzemieślniczej z regionu Plouffe-Ragao. C'est facile pour vous, parce que vous prêchez un convaincu. Les goûts, je les connais. Jeżeli chodzi o produkty, to znanym przysmakiem są ciasteczka magdalenka, dodatkowo makowiec, który bardzo lubimy, a nie spotykamy go we Francji. Oczywiście pierogi. Miód, który z tych regionów jest doskonały, należy również wspomnieć o sękaczu. Tych smaków i potraw jest naprawdę wiele. La chance de venir au mois de janvier et de repartir avec un colis et j'en ai profité pleinement. C'est vrai que vous avez un pays qui est très riche. Współpraca między francuskim regionem Plouffe-Ragao a lokalną grupą działania Lider w Ego to jednak nie tylko poszukiwania wyjątkowych smaków. Gmina Stare Juchy otrzyma od Francuzów wóz strażacki. Jak mówi Radiu 5, Franczuk, przedstawiciele gminy jeszcze w tym miesiącu udadzą się po samochód do Francji. Kiedyś wspomnieliśmy o tym, że przydałoby się taki samochód otrzymać. No, moim zdaniem w takich małych jednostkach jak gmina Stare Juchy, gdzie tych wyjazdów jest niewiele, nie warto kupować samochodu za 500 000. Nam lepiej dostać samochód, który ma, tak jak ten samochód ma na liczniku, niecałe 17 tysięcy kilometrów. Ma swoje lata, ale to jest samochód jak gdyby cały czas nowy i cały czas produkcji, więc dla nas na pewno będzie to olbrzymi rarytas, bo tam po prostu jest to, sądzę, że podniesie jakość bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Stare Juchy. No warto taki samochód brać. My po niego pojedziemy 26. Będzie uroczyste przekazanie w miejscowości Saint-Brie od władz tamtejszego departamentu na rzecz Starych Juch.